Oto przyszła wschodząca gwiazda YouTube'a. Pewien ziomek, który postanowił nagrać crash testa własnej podłogi w garażu i przez przypadek znów klipował się do backroomsów. Teraz musi jakoś odnaleźć się w tym miejscu, co na bank nie będzie proste, a czy jakkolwiek mu się to uda? Czy uda mu się uciec, czy może jednak zostanie tam na dobre, albo zostanie zjedzony przez człowieka statywa? Ty tego nie wiesz, ja to wiem, ale za chwilę się dowiesz. A ponadto opowiem ci jeszcze, jaki był początkowy cel backroomsów i czym miał być na samym początku i co właściwie mogło pójść tutaj nie tak. A jestem pewien, że historia ta cię zaciekawi. Zatem cześć wszystkim, jestem Mondar, a w dzisiejszym filmie zajmujemy się kolejnymi dwoma materiałami, które na swój kanał wrzucił ostatnio Kane Pixels. Opowiadają one całkiem ciekawe historie z backroomsów, które dziś przedstawię. Nim zaczniemy, zostaw koniecznie kciuka w górę pod filmem, zostaw suba na kanale, wpadaj na mojego TikToka i Instagrama, wszystkie linki w opisie, a tymczasem co? Rozsiądźcie się wygodnie i lecimy z tym. Akcja drugiego Backrooms Found Footage ma miejsce 19 sierpnia 1995 roku, co czyni ten film prawie ostatni w całej chronologii tej serii. I na samym początku spotykamy wschodzącą gwiazdę internetu, czyli młodego dzieciaka, który właśnie kręci vloga ze swojego garażu. You can see for yourself. Okay, I don't think it's worth trying to explain what's gonna happen here. You just have to see it to believe it. So I've got some wood chips here. Just a bunch of wood. And just watch this and prepare yourself because it's really freaky. Watch the square. Look at that! Gone! They're gone! To taki odpowiednik starego The Unboxala z lat 90., który robi crash testy na podłodze w garażu. Tyle, że podłoga The Unboxala z uniwersum Backrooms w wyniku różnych crash testów stała się przejściem do Backroomsów. Za pomocą niej możesz się znowu klipować. Tutaj pojawia się odpowiedź na pytanie, dlaczego tutejszy The Unboxal nie ma kota, bo znowu klipował się do Backrooms przez podłogę. Za chwilę dowiecie się dlaczego. Wobec tego tutejszy młody The Unboxal stwierdził, że idealnym pomysłem będzie nagranie crash testa podłogi w swoim garażu i tak też się dzieje. No i cyk, crash test podłogi uważam za udany. Wobec tego zalety tej podłogi to pełne wyposażenie, a także łatwa wymiana światła, natomiast jej wady to trzeba wchodzić oknem i generalnie ma słaby diesel. W każdym razie nasz bohater budzi się już w backroomsach i tutaj rozpoczyna się jego zapleczowa przygoda. Wobec tego bohater, wędrując po backroomsach, natrafia na aneks kuchenny. Ciekawe, jak to się tu przeniosło. Znajduje również włącznik światła i trzy dziwnie wyrośnięte krzesła. Następnie odwiedza pomieszczenie backroomsów o całkiem ciekawej architekturze, gdzie znajduje się narożnik. W następnym pomieszczeniu odnajduje wielką dziurę w podłodze, a także drzwi, które jak się okazuje prowadzą chyba do poziomu 188. W sensie, porównując ten klip i ten klip, widać gigantyczne podobieństwo między tymi dwoma światami. Następnie trafia do kolejnego interesującego pomieszczenia, zdaje się to być takim gigantycznym holem o całkiem ciekawym jak na backroomsy sufitem. Dobra, bo te pomieszczenia robią się naprawdę nudne. Przewijmy to trochę i przejdźmy do czegoś ciekawego. Bowiem w następnym pomieszczeniu naprawdę bardzo, bardzo ciekawym umeblowaniu, to znaczy z samochodem rozbitym na ścianie. W każdym razie, bohater dociera do miejsca, w którym to rozbił się prawdziwy samochód, który w trakcie jazdy znowu klipował się do backrooms i wjechał w backroomsową ścianę. Właśnie tak było, nie zmyślam. Oh my God.
shutter still be recording? Jak dowiadujemy się później, kierowca tego samochodu wygramolił się z niego i prawdopodobnie zaczął poszukiwać pomocy, odcisnął swoją rękę na ścianie. W następnym pomieszczeniu widać ślad zaschniętej krwi, którą kierowca zostawił za sobą. Młody twórca odpala noktowizję, jakby był bohaterem jakiegoś Outlasta. Idąc dalej za śladami krwi, dociera do pomieszczenia wydającego się być totalnie wnętrzem jakiegoś domu, które jest trochę zarośnięte tym bakrumsowym grzybem, o którym już słyszeliśmy w Missing Persons chociażby, albo w tym filmie Autopsy Report, dokładnie. Na ścianie znajduje się obraz pewnej kobiety i będzie to dość ważny szczegół, o którym opowiem za chwilę. W każdym razie z tego całego grzybu wychodzi kolejny człowiek statyw, który goni naszego młodego twórcę, który tylko i wyłącznie chciał nabić sobie więcej subów. Posłuchajcie tylko, jaki ten człowiek statyw ma piękny głos, jak on musi mieć mocne płuca. Następnie młody vloger zaskakuje przez dziurę i dociera do pool rooms. Niestety jednak nie będzie dane mu się wykąpać, ponieważ po chwili pojawia się jego wielki fan. Człowiek statyw, który chce sobie zrobić z nim zdjęcie, jednakże wiecie, ziomek jest gwiazdą i po prostu nie chce sobie robić zdjęcia, więc ucieka. Po krótkiej ucieczce dzieje się takie totalnie nie wiadomo co. I okazuje się, że ktoś przez cały czas w swoim przytulnym domku oglądał sobie ten materiał z Backrooms. Co to miało znaczyć? Naprawdę nie mam pojęcia. Nie no, żartowałem, zrobiłem sobie taką teorię i może to jakkolwiek wyjaśniać, o co tutaj właściwie chodzi. Wobec tego, przed nagraniem tego filmu obejrzałem sobie jeszcze, jak Brugli reaguje na cały materiał, bo być może znalazłbym tam coś, czego mógłbym się podpiąć, żeby jakoś wyjaśnić wydarzenia z tego filmu i coś takiego się znalazło. Otóż Brugli stwierdził, że przedostatnia scena, w której dzieje się to całe zielone łubu-dubu i nie wiadomo co się dzieje, przypomina mu, jak gdyby ktoś kontrolował Backroomsy i po prostu wcisnął przycisk delay albo Ctrl X czy cokolwiek, żeby usunąć jakby tą ścieżkę czy cokolwiek, trochę parafrazuję. W każdym razie łącząc to założenie z tym delaytowaniem jakiejś części Backroomsów bądź jakiegoś pliku zapisu czy coś, z faktem, że ktoś ze swojego przytulnego mieszkanka ogląda sobie losy ludzi, którzy wbijają od tak do Backrooms,
Można stwierdzić, że coś faktycznie może być na rzeczy, jakoby ktoś faktycznie mógł te backroomsy kontrolować w ten sposób. I cała końcówka filmu mogła właśnie sugerować coś takiego, ale to tylko takie założenie, teoria, która być może kiedyś doczeka się swojej kontynuacji. W każdym razie cała reszta filmu jest całkiem spoko, zacząłem trochę czuć znużenie tematem, ale to tylko ja. W każdym razie poza tym w opisie znajduje się link do kolejnego niepublicznego materiału home27647.mov, który może troszeczkę wyjaśniać. Jeżeli pamiętacie, jak wspomniałem, że jeszcze w tym materiale odniesiemy się do obrazu kobiety, to już teraz to robimy. Materiał wydaje się być sklejką filmów typu VHS, które w jakiś sposób mają przedstawiać jakieś miasto. Tak też materiał przedstawia wiele rzeczy, aczkolwiek najważniejsza jest tutaj końcówka. Akcja przenosi się do pewnego mieszkania, gdzie to znajduje się trójka szczęśliwych ludzi, a tuż za nimi znajduje się pomieszczenie, gdzie to... cóż... mamy wspomniany wcześniej obraz. Mówi to głównie tyle, że to nie tylko ludzie czy przedmioty klipują się do backrooms i w samochody w sumie też, ale też całe mieszkania. Stąd właśnie aneks kuchenny, te dziwne krzesła, specyficzna architektura, czy w końcu... obraz. Tutaj okazuje się, że to całe pomieszczenie może być klipowane do backroomsów. Najprościej mówiąc, twój cały pokój może tak znaleźć się w backroomsach, oczywiście w tym świecie. I to by było na tyle. Oprócz tego materiału powstał jeszcze jeden film, mianowicie Backrooms Presentation i cóż, to jest ten typ filmu, gdzie jest przekazywany lore w tym najbardziej nudnym stylu. I naprawdę nie przepadam za takowymi filmami, ale cóż, trzeba to jakoś przeanalizować. Wobec tego, na osi czasu Backrooms Presentation umiejscowione jest 8 maja 1990 roku. Wobec tego jest to kontynuacja Backrooms Pitfalls, które to wydarzyło się 6 maja 1990 roku. Wszystko rozpoczyna się od jakiegoś tam mało ważnego ogłoszenia od FBI, a następnie jesteśmy świadkami początku prezentacji odnośnie rozwoju perspektywy przestrzennej. Następnie ziomek w totalnie niepropagandowej reklamie mówi o różnych innowacjach, które na przestrzeni lat pomagały nam w życiu codziennym, a także o ich skutkach ubocznych, które nie są zbyt korzystne, między innymi dla środowiska. Completely reshaped life as we know it. But with all of this growth comes a number of undesirable byproducts. Byproducts that, if left unchecked, have the potential to irreversibly scar our modern world. Jedynym rozwiązaniem tego problemu będzie async, a dokładniej wynaleziony przez nich system zniekształceń magnetycznych małej odległości. Następnie względnie szybko miało zostać nam wytłumaczone, do czego takowa innowacja ma służyć, jednakże większość istotnego tekstu została ocenzurowana. W każdym razie po chwili dowiadujemy się kierunku, w jakim Backrooms miało pójść na początku po ich odnalezieniu przez async. Bowiem początkowo miało być to miejsce, gdzie składowane będą różne towary, tak jak widzimy w tym momencie na ekranie. Dowiedzieliśmy się o tym lekko wcześniej, w jeszcze poprzednich filmach, a takowe założenie miało pomóc w składowaniu rzeczy czy towarów, na które ziemia była niewystarczająca. Backrooms miało być takim nielimitowanym miejscem, gdzie możesz składować wszystko. Przynajmniej ja tak to rozumiem, oczywiście może być trochę inaczej. W każdym razie dowiadujemy się tutaj także, iż wejść do Backrooms miało być znacznie więcej, miały powstawać ich przyszłe modele, dzięki którym do środka można byłoby chociażby wjechać ciężarówką czy coś. No kto by nie chciał wjechać ciężarówką do Backroomsów? Niech pierwszy rzuci kamieniem, albo... no nie wiem. Następnie przedstawione zostają nam kolejne koncepty względem tego, jak Backrooms miał zostać zagospodarowane i wygląda to całkiem imponująco i naprawdę ma to jakiś sens. W kolejnych scenach otrzymujemy koncepcję mieszkań, które mogły znaleźć się w Backroomsach. Wobec tego przestrzeń, jaką dawały zaplecza, mogła zostać także wykorzystana pod kątem dania miejsca ludziom do zamieszkania. Wobec tego Backroomsy mogły zapobiec kolejnemu kryzysowi. Wobec tego nawet ten aneks kuchenny czy inne meble mogły być pozostałościami po takowym przedsięwzięciu. I uwaga, pora na gigantyczny zwrot akcji. Możliwe, że całe to mieszkanie, które widzieliśmy w tamtym filmie, które było obłożone całym tym grzybem, gdzie znajdował się obraz tej kobiety, tak naprawdę nie znoklipowało się z naszej rzeczywistości, a już znajdowało się w samym Backrooms, tyle że coś poszło nie tak.
i jakiś entity tutaj wyszedł i coś porobił. Uważam, że jest to znacznie bardziej prawdopodobne, że tak naprawdę ludzie osiedlili się w backroomsach, niżeli faktyczne mieszkania miały się tutaj przenosić, aczkolwiek to też może mieć jakiś sens, patrząc na to, że młody Dan Boxall znowu klipował się przez podłogę, która gdyby się rozpadła, więc możliwe, że jego domek też mógł się tam przenieść. Nie wiem, myślę, że dowiemy się tego w przyszłości. To takie dwie teorie. Później trochę to podsumuję. W międzyczasie jesteśmy świadkami historii pewnych docentów czy coś, aczkolwiek do niczego to do końca nie prowadzi. Jesteśmy świadkami kilku scen bez jakiegokolwiek znaczenia, więc pozwólcie, że je pominiemy. Wartość jakąkolwiek bo natomiast scena ostatnia, gdzie coś jest nie tak, jak być powinno. W tle słyszymy dźwięk alarmu, a po chwili akcja przenosi się do przejścia z zapleczy do Async i stoi w nim jeden z eksploratorów backrooms, tyle że jak gdyby nie wiedział, co się dzieje i dlaczego w ogóle gra tutaj alarm. Jest to jawne odwołanie albo kontynuacja sceny, którą widzieliśmy w materiale informacyjnym, bowiem bohater tamtejszego filmu najpierw znowklipował się do jakiejś innej warstwy rzeczywistości backroomsowych, nie wiadomo co, a później sobie wrócił do Async i wówczas stało się to. Czy więc mamy tutaj do czynienia z multiversum backrooms? Nie wiem, może przejdziemy do tego kiedy indziej. W każdym razie, w kwestii tych dwóch filmów to by było już na tyle, więc szybciutko podsumujmy, czego dowiedzieliśmy się na dzisiejszej lekcji o zapleczach. Wobec tego backroomsy jeszcze na samym początku swojego istnienia były miejscem, które to mogło zaspokoić potrzeby ówczesnego świata. Miała tam powstać gigantyczna, imponująca infrastruktura, a w miejscu tym miały być składowane różne towary, a także miało to być miejsce, gdzie niektórzy ludzie mogliby zamieszkać, albo raczej ich nieskończona ilość. Jednakże koniec końców coś poszło nie tak. W międzyczasie ziomek z jednego z poprzednich filmów zjawił się tutaj, a wiele lat później młody przyszły twórca YouTube'owy znowklipował się do backrooms, kiedy kręcił crash testa swojej podłogi w garażu i generalnie został tam na stałe, dowiadując się m.in. o tym, że samochody mogą zostać znowklipowane do backrooms, prawdopodobnie również mieszkania, ale niekoniecznie, bo możliwe, że są to pozostałości po jednym z mieszkań, które zostało tutaj stworzone jeszcze na samym początku, kiedy backrooms zostały odkryte. Wow, to zdanie było długie. A na samym końcu ktoś kliknął delayta i nie wiadomo, co dalej stało się z tym ziomkiem, aczkolwiek wiadomo, że jakiś inny typ o sobie to z przyjemnością oglądał i w zasadzie tego dowiadujemy się z tych dwóch filmów. Z jednej strony miało być to ironiczne, z drugiej na serio, a z jeszcze innej, szczerze, nie wiem. W każdym razie dzięki za oglądanie, zostawcie suba na kanale, także kciuk w górę pod tym filmem, zajrzyjcie na Instagrama, wpadajcie na TikToka i co, do usłyszenia w kolejnych filmach, na ra!